Kolejny już turniej pod nazwą Bezpieczeństwo ruchu drogowego odbył się w środę 18 kwietnia na terenie Gimnazjum nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubartowie. Celem turnieju powiatowego Bezpieczeństwa ruchu drogowego jest właśnie propagowanie wśród młodzieży bezpiecznej jazdy rowerem po drodze. Na pewno takie turnieje mają bardzo duży wpływ na bezpieczeństwo. Pomagają tym dzieciom zrozumieć przepisy ruchu drogowego. Turniej jest złożony z kilku etapów. Pierwszym etapem jest test wiedzy ogólnej, składający się z 25 pytań. Następnym etapem jest jazda po miasteczku ruchu drogowego rowerem. Następnym etapem jest jazda rowerem po torze przeszkód. No i oczywiście pierwsza pomoc. I te wszystkie właśnie etapy składają się na cały turniej. Na wysokim poziomie dosyć jest ten turniej, muszę stwierdzić, w dniu dzisiejszym. Także to tyle z najważniejszych tam spraw. A coś może o uczestnikach? Dzieci brało, w ogóle w turnieju uczestniczyło 7 szkół podstawowych i 8 gimnazji. Każda szkoła, z każdej szkoły była drużyna trzyosobowa. Także, no tak jak mówię, dosyć wysoki poziom był prezentowany wśród tych uczestników i zawodników. Z tego miejsca, korzystając w ogóle z okazji, chciałem podziękować tutaj gospodarzom, a więc Gimnazjum nr 1 i Szkole Podstawowej nr 1 z Lubartowa. To oni właśnie udostępniają nam tutaj tor przeszkód i miasteczko ruchu drogowego. Bardzo chętnie włączają się w tego typu właśnie sprawy i działania. Jest to kolejna edycja Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, gdzie młodzież ze szkół podstawowych, powiatu i szkół gimnazjalnych bierze udział w testach i konkurencjach, o których pewnie tu już wypowiadali się. Ja powiem tylko, że nasze stowarzyszenie po raz pierwszy bierze udział jako współorganizator. Cieszymy się z tego. Pomagamy tutaj w takich różnych rzeczach technicznych i organizacyjnych. Przebiegło to wszystko bardzo sprawnie. Jesteśmy zadowoleni, że aż tak sprawnie, zaskoczeni jesteśmy. No i cieszymy się, myślimy, że będziemy to dalej współorganizować ze starostwem powiatowym i z panem dyrektorem szkoły, tutaj jedynki, pani dyrektor, przepraszam, i z panem dyrektorem gimnazjum. No więc od strony organizacyjnej chciałbym jeszcze dodać, że nagrodzone będą wszystkie dzieci, opiekunowie i powiem szczerze, głównie organizatorzy. Przewidziane są przynajmniej upominki, nagrody. To eliminacje powiatowe turnieju o bezpieczeństwie ruchu drogowego, czyli bezpiecznym poruszaniu się i to jest propagowanie idei bezpiecznego poruszania się po drogach. Jest dzisiaj 15 drużyn, 8 z kategorii szkół gimnazjalnych, 7 z kategorii szkoły podstawowe z powiatu lubartowskiego. Zwycięzcy tego turnieju pojadą na eliminacje rejonowe. Organizujemy w gimnazjum, jaki jestem, od 13 lat. Turniej jest na tych obiektach trochę dłużej jeszcze organizowany. Postaramy się, żeby było przyjemnie, bezpiecznie i propagujemy to właśnie.
Jest całkiem fajnie. Celem imprezy jest, żeby pomóc właśnie tym, którzy słabo jeżdżą, żeby było większe bezpieczeństwo w ruchu, na drodze. Żeby nie było tak dużo wypadków. Nie wypadków. Fajne są organizowane takie imprezy. Dobrze, że są organizowane one. W kategorii szkół podstawowych pierwsze miejsce zajęła szkoła podstawowa nr 3, drugie szkoła ze Skrobowa, natomiast trzecie z Firleja. Najlepszą zawodniczką okazała się Milena Mika ze szkoły w Skrobowie. W kategorii szkół gimnazjalnych najlepszą okazała się drużyna z Łódzki, drugie miejsce zajęła szkoła z Woli Sernickiej, natomiast trzecie z Ostrowa Lubelskiego. Najlepszą zawodniczką została Daria Sagan z gimnazjum w Łódzce.